Przed chwilą wróciłem z objazdu poszczególnych odcinków frontu, który z panem generałem dokonałem. Otóż stwierdzić należy, że sytuacja jest bardzo dobra. Odparte zostały wszystkie natarcia nieprzyjacielskie, które rozpoczęły się dzisiaj o godzinie 7:30 rano. Rezultatem tych walk jest 18 rozbitych czołgów niemieckich na Okęciu, 5 na Woli, 4 na różnych innych odcinkach. Ponadto rozbite zostały 2 działa przeciwpancerne. Piechota niemiecka atakująca poniosła bardzo ciężkie straty i w ogóle stwierdzić należy, że piechota nasza w ogniu góruje nad nią. Wśród żołnierzy nastrój jest bardzo dobry. Generała Czumę dzisiaj wiwatowano na odcinku, kiedy się pokazywał, jak również i ludność cywilna zachowuje się bardzo dobrze, a przede wszystkim kobiety, warszawianki, które mają pogodne twarze i jak mogą tylko starają się przyjść żołnierzowi z pomocą. Otóż o co bym prosił? Prosiłbym, ażeby w tych miejscach, gdzie biegnie linia okopów czy Bielszy, są przekopane ulice i obsada żołnierska stoi przy CKM-ach i działkach przeciwpancernych, ażeby w tych domach obok wystawiano radia, głośniki, żeby te marsze wojskowe i muzyczkę, którą radio gra, słyszeli żołnierze. Bo na niektórych odcinkach im się po prostu nudzi, bo nie wszystkie odcinki są zajęte, prawda, odpieraniem natarcia. Niektóre, prawda, już odparły, na niektóre przyjdzie później i doskonale ta muzyka na nich, prawda, wpływa. Otóż proszę Państwa, to bym chciał powiedzieć tyle o sytuacji na froncie. A jeszcze jedno. Warszawa ma bardzo dużo fotografów amatorów. Proszę Państwa, pogoda dzisiaj jest świetna. Słońce, doskonała przejrzystość. Zdjęcia z filmem, z filtrem zwłaszcza robione będą pierwszorzędne. Nie widziałem nigdzie ani jednego fotografa. Fotografie zrobione z okopów, z czołgów rozbitych niemieckich, z naszych żołnierzy przywartych, prawda, pozycjach, będą miały niezwykle cenną, prawda, wartość historyczną, dokumentalną, a cóż dopiero mówić, jaką będą frajdę przedstawiały dla tego, który zdjął, bo to będzie oczywisty dowód, że on tam był, skoro robił zdjęcie. Otóż to jest dla fotografów, amatorów szalona okazja i bardzo, bardzo apeluję do nich jako sam amator fotograf, żeby gremialnie, póki jeszcze dzień i dobra pogoda, udali się na pozycję i robili zdjęcia. Później będę prosił, żeby one były przysyłane do biura historycznego. Ale to już po wojnie.